Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film Performance z Action. Oczywiście te, które bardzo lubię i które lubię najmniej z tych zapachów. Tutaj mam rozstawione te buteleczki, więc zaraz Wam je pokażę. Oczywiście też nuty zapachowe pokażę Wam tych perfum. Oczywiście zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Oczywiście pozdrowienia będą na końcu. I pierwszym zapachem z Action, który bardzo lubię, to jest Amazing Life i to jest film Fignesi, nie wiem jak to się czyta. To są wszystkie właśnie te zapachy właśnie tej marki. W ogóle Action ma bardzo dużo tych zapachów różnych, są naprawdę przepiękne te zapachy i warto uwagi. I taka buteleczka duża tego zapachu kosztuje 8 zł, więc bardzo tanie, jeszcze taniej niż moje ulubione perfumy La Riva. Też występują w mniejszej pojemności. To są dwie pojemności tych perfum. To jest 100 ml, a to 15 ml, jeśli chodzi o tą buteleczkę. I przepiękny zapach. Oczywiście zaraz Wam powiem nuty zapachowe tego zapachu. Tutaj mam całe opakowanie. To Wam pokażę. Miałam właśnie ten cały zapach. 5 zł to jest bardzo mało i wczoraj z mamą rozmawiałam na temat tych małych pojemności i różność się ze mną zgadza, że takie małe fajne są do wypróbowania, do torebki, idealnie, są i tanie i powiem Wam, że ale też są po prostu, że ich czuć, że trochę ich czasu czuć, więc są na pewno o wiele czuć i nie tak szybko nikają jak kiedyś były te perfumy jeszcze dawno temu, jak byłam jeszcze dzieckiem. I teraz powiem Wam nuty zapachowe tego zapachu. To jest tak, czarna porzeczka, gruszka, irys, kwiat pomarańcze. Takie nuty zapachowe można czuć w tym zapachu. I tak jak mówię, bardzo przepiękny ten zapach. I ten zapach chcę podarować mojej mamie, dlatego tak nie pryskam tego zapachu. Bo mam tam już drugą w domu, mam taką też nową buteleczkę jest. Też przy jakieś filmy czy vlogu Wam pokażę. Ten inną buteleczkę, inna troszeczkę się różni od tego nowego teraz buteleczki i nowego opakowania, bo jest całe różowe, tylko tej nakrętka jest różowa i tutaj w środku różowe. I też opakowanie, jest tutaj takie opakowanie, to jest całe różowe. Taka tylko różnica jest między właśnie tym zapachem. I kolejny zapach, który bardzo lubię i który przypadł mi do gustu, jeśli chodzi o Action, to jest też z tej samej firmy i Marcella. Chyba tak to się czyta, taka duża, fajna buteleczka, taka trochę zgnieciona jest, tak się śmieje. I zaraz Wam powiem nuty zapachowe tego właśnie zapachu. I też tutaj mam mniejszą pojemność, to jest 100 ml. Butelka, a to jest 15 ml, czyli taka idealna do torebki. Też dla mnie podoba mi się ten zapach. Nie wiem, czemu mówiłam, czy nie, ale po prostu tak tutaj pachnie tym zapachami, bo wiecie, jak ja tam pryskam, no to tutaj te zapachy się mnożą. I przepiękny zapach. Oczywiście nową buteleczkę otworzyłam, bo wczoraj mi się skończyła tego zapachu. Też jak widzicie, że ja uwielbiam się korzystać z tych zapachów, to też ma zawleczkę. I tutaj są nuty zapachowe kwiatowe, drzewne i owocowe, więc przepiękne. I powiem Wam, że ciężko znaleźć w internecie, trzeba naprawdę się naszukać, żeby znaleźć nuty zapachowe. Na przykład jak w Rossmanie zawsze jak Wam podaję nuty zapachowe jakichś zapachów, to zawsze Wam tutaj ściągę i Wam mówię, jakie to są nuty zapachowe, bo łatwo znaleźć. Ale z tych to jest bardzo ciężko, trzeba się naszukać. Albo po prostu w TikToka spojrzeć, albo na YouTube ktoś mówi o tych zapachach, ale to jest ciężko naprawdę znaleźć. Szkoda, że w stronie internetowej czy w aplikacji Action mogliby zrobić też napis zapachowy, to by było fajnie. Kolejny zapach to jest z Action, taka buteleczka, tutaj jest takie też opakowanie. Też Wam pokażę, jak opakowanie tego dużego wygląda. A z tego, co pokazywałam, to jest jeszcze mniejszy chyba jest. Gdzieś tutaj, o.
mniejsze pakowanie i mniejsze z tego, to jest mniejsza i większa pojemność. Pojemność mniejsza to jest 15 ml. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest nowa buteleczka, tak ona, taka mniejszej pojemności. Też ten mniejszej pojemności sprezentuję mojej mamie dzisiaj. I może ten większej pojemności też sprezentuję. To perfumy. Tak, wiecie, że mam dużo perfum, więc na pewno dla mojej mamy sprezentuję. I o, tutaj jest też malutko, jest, więc do projekta tylko idzie. Czyli do projekta zero czytam. Tylko tutaj jest, no... Trochę mi się ten zapach podoba, ale tak bardziej mi się te, co właśnie dodam, to będę jeszcze pokazywała i pokazuję, mi się podobają, niż ten. Tak jak mówiłam, sprezentuję na pewno mojej mamie. I tutaj jest wyczuwalne jak śliwka, irys, jaśmin, róża ugarska, papirus i szafran. Czy trochę nawet ogórkiem pachnie. Już mi się też usłyszycie, kończę od tej, naprawdę ty pachnie. I to jest 100 ml, a to jest litrów 15. To ma łuteczkę, tak jak mówiłam Wam. No więc to widzicie, już do końca zużyłam te rzeczy i idę do projektu Dynko. I kolejne perfumy, chociaż to się nie pomyliłam, czy te chyba już były, wiecie, może tak tutaj oddzielić te perfumy, bo tutaj się zaraz te pomieszają. Tutaj postawiłam. Dobra, więc tutaj oddzieliłam te perfumy tutaj od tych, które już Wam mówiłam i które jeszcze będę mu omawiała. I kolejne perfumy, to już, które mi się też bardzo podobają, też tutaj Wam powiem o nuty zapachowe. Też przepiękny zapach. I tutaj są nuty zapachowe jaśmin. Tutaj właśnie czuć ten jaśmin. Przepiękny zapach. To jest 15 ml i tutaj można kupić za 5 zł, więc bardzo tanio do torebki. Super. Ten zapach. Można kilka takich zapachów kupić i później mieć do różnych torebek, ma się duży torebek. Ten zapach i naprawdę mi tak mi się podoba. Już raz pryskam, ale po prostu podoba mi się bardzo. I też mam nowy ten zapach. I teraz Wam też pokażę buteleczkę, jak opakowanie wygląda i nazwę tego właśnie zapachu. Więc to jest kolejny zapach, który mi się bardzo podoba. Z Action, oczywiście druga część też będzie. I kolejny zapach, kolejny chyba, ostatnie trzy zapachy. To jest z Amelie, nie wiem jak to się czyta, wybaczcie. Też bardzo ładny zapach i też zaraz Wam powiem, jak to są nuty zapachowe. Nuty zapachowe cytryna, limonka i pelargonia. Piękne. I tutaj Wam mam taką też całą opakowanie i też tutaj Wam całą taką buteleczkę. Teraz Wam też pokażę. Więc tak to właśnie wygląda. Zapas Wam piękny. Piękny zapach i po prostu i fajna buteleczka i też przepięknie pachnie. I kolejne dwa ostatnie zapachy z Action. To jest też z Selvika, nie wiem jak to się czyta. 15 ml i też 5 zł. Też przepiękny zapach i też mi się bardzo on podoba. I to jest takie opakowanie. I tutaj jest 15 ml, takie mają za 5 zł. Niestety niektóre z tych zapachów nie ma pełny wymiarowy, tak jak na przykład te. Tylko są takie małe. Mam nadzieję, że jeszcze pojawią się, bo byłoby fajnie. Bo chętnie bym kupiła też większy rozmiar tego zapachu. I tutaj są nuty zapachowe, zaraz Wam powiem. Czarna porzeczka, róża oraz frezja, paczula i tutaj są nuty drzewne. Takie właśnie są nuty zapachowe tego właśnie zapachu. Wypadło mi. Tak jak mówiłam, po prostu przepiękny zapach. Że się powtarza w tym filmie, ale jestem tak zachwycona tymi zapachami. Jeszcze nagrałam w takim pięknym miejscu, więc też chciałam Wam pochwalić tymi zapachami, też nagrać w tym pięknym miejscu, jakie tutaj przebywam. No i ostatni zapach na dzisiaj, który chciałam pokazać z sklepu Action. Też przepiękny. I ten zapach pomogła wybrać moja mama.
Moja mama jest też uwielbia zapach. Chyba mam po niej to, że uwielbiam zapach, uwielbiam perfumy. To właśnie po niej właśnie odziedziczyłam to miłość do zapachów. Po prostu. Piękny zapach, fajna butelka. I kiedyś miałam właśnie w takiej butelce inny zapach, bo w Action kupiłam kiedyś w Belgii i mi się wcale nie podobał. Taki był duszący i w ogóle. To są nuty zapachowe i tutaj fajnie, że to pisze, bo tutaj niestety na tych butelkach, na tych opakowaniach nie pisze, jakie to są nuty zapachowe, aby byłoby też fajnie po polsku, żeby też takie nuty zapachowe były, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jakie to nuty zapachowe, czy mi pasuje, czy też nie, a nie kupować w ciemno. I też, tak jak nie wiem, czy mówiłam wam, czy nie, ale wczoraj z moją mamą właśnie gadałyśmy, że takie małe pojemności są bardzo fajne, bo można wypróbować zapach i wtedy się zobaczy, czy też podoba się, czy też nie. I fajnie wrócić do torebki. Zapach. I to są takie nuty zapachowe jak magnolia i grejpfrut. Więc przepiękny zapach, taki świeży, taki naprawdę super i uwielbiam ten zapach. I powiem, że ja tutaj jak przywiozłam te zapachy, to nawet nie wiem, które mi się w ogóle pryskać, mam tak mi się wszystkie podobają. Przepiękny zapach, naprawdę przepiękny i bardzo lubię te zapachy. I tu też pozdrowienia, tak jak mówiłam jeszcze na końcu, chciałam wam powiedzieć. Czyli chciałam pozdrowić Kaję, Kauzielka 84, Kamila, Lucena Jagieło, Agnieszka Raland, Weronika Miłek, Monika Puchała, Aga Duda, Pan Wielka, Ania Esz, Prosto i na temat, Renata Kowalska i Marzena M. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję za subskrybujecie, że jesteście ze mną i że komentujecie. Oczywiście proszę was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapię żadnego. Zapraszam was do następnego filmu, do zobaczenia i trzymajcie się, pa!